Cześć, witajcie. Dzisiaj na Wasze życzenie, bo było takie pytanie skierowane do naszej szkółki. Wędka MPP2, 221 cm, ciężar wyrzutu 3 do 10 gram. Ktoś zadał pytanie, czy ta wędka oby nie jest niedoszacowana. Kiedy pierwszy raz wziąłem ją do ręki, od razu rzuciło mi się to samo w oczy, czyli ten ciężar wyrzutu 3 do 10 gramów w moim mniemaniu jest nieco zaniżony. Ja bym zaklasyfikował tę wędkę do takiej szybkiej, sandaczowo-okoniowej wędeczki. Próbowałem łowić nią pstrągi, wydaje mi się, że jest troszeczkę za sztywna i jak dla mnie troszeczkę za długa. Blank jest bardzo delikatny i czuły. Sięgając po przynęty z tego dolnego zakresu ciężaru wyrzutu, czyli 3, powiedzmy 5 gramów, mamy fajne czucie, jesteśmy w stanie łowić bardzo subtelnie, delikatnie, cienka plecionka, niewielka przynęta, każde dotknięcie ryby czy zahaczenie o jakąś podwodną przeszkodę, blank to przenosi, wiemy co się dzieje pod wodą. Natomiast te 10 gramów, czyli górny ciężar wyrzutowy, jesteśmy w stanie w tej wędce nieco wyciągnąć do góry. 12-15 gramów, tak łowiłem, bez problemu, wędka się ładuje, nie ma tutaj żadnego ryzyka, że nawet przy gwałtownym zamachnięciu uszkodzimy ten blank. W dalszym ciągu świetnie się podbija. Możemy łowić w tym zarówno sandacze, okonie, jak i szczupaki. Tak jak powiedziałem, próbowałem łowić w tym pstrągi, natomiast ta wędka jest dla mnie troszeczkę za długa i troszeczkę za szybka. Mimo tego, że wędka jest taka szybka, świetnie się ładuje. Co to oznacza? Jesteśmy w stanie niewielką przynętę posłać na sporą odległość, a to ma kluczowe znaczenie, jeśli łowimy z brzegu, w miejscach, do których nie jesteśmy w stanie podpłynąć łodzią. Czasem te łowiska są oddalone o kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Czasem brakuje dosłownie tych 2-3 metrów, żeby sięgnąć jakiegoś dobrego miejsca. Ta wędka naprawdę fajnie się ładuje. Mam tutaj na kołowrotku Epixor nawiniętą plecionkę 0,12. Cieniutki przypon z fluorokarbonu 0,40. Jest to takie bezpieczne przy łowieniu sandaczy. Daje mi to jakąś gwarancję tego, że szczupak nie utnie mi tego od razu, natomiast pozwala mi to łowić naprawdę skutecznie zarówno okonie, jak i sandacze. 221 cm. To jest taka długość, która pozwala na już fajne łowienie z brzegu. Z łodzi są wędkarze, którzy lubią taką długość z łodzi. Ja preferuję wędki krótsze. Mnie się osobiście tak lepiej łowi, natomiast te 221 cm nawet na łodzi już całkowicie nie przeszkadza. Natomiast jeśli łowimy na rzekach, na zbiornikach, gdzie możemy wejść do wody, to w zupełności wystarcza. Nawet w tych miejscach, gdzie nie da się, brzeg jest stromy albo jest niebezpiecznie, mamy ostry nurt, z brzegu także damy sobie radę. Do czego wędkę mogę polecić? Tak jak powiedziałem, sandacz, okoń. Ale na lekko. Tutaj nie założymy 25-gramowej główki czy jakiegoś ciężkiego 30-gramowego dopału łowiąc na głębokich wodach. Natomiast wszędzie tam, gdzie sandacze albo biorą bardzo delikatnie, albo jesteśmy na płytkim łowisku, czyli do tych 15 gramów naprawdę przyjemnie się tą wędką łowi. Fajne czucie, precyzja w rzucie, fajnie trzyma rybę, naprawdę sprawdziłem ją już na kilku naprawdę niezłych rybach. Nic nie ma tutaj ryzyka, że coś spadnie. Ale z drugiej strony mam też gwarancję, że nawet kiepsko żerującego sandacza z dużej odległości jestem w stanie tą wędką wciąć, mimo tego, że ma bardzo twardy pysk. Wiele było o różnych naszych wędkach sandaczowych. Tą ustawiłbym gdzieś tak w połowie stawki. Nie zachęcam do tego, żeby od razu ją kupić, ale przejdźcie do pobliskiego sklepu, weźcie do ręki, machnijcie, zobaczcie jak to wygląda. Moim zdaniem to pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Jeśli Wam się spodoba, bierzcie nad wodę i łówcie piękne sandacze.
Jaszek spisuje się rewelacyjnie. Tak jak powiedziałem, sandaczowo-okoniowy.